Słuchajcie. Proszę was o radę, radę, moi drodzy widzowie. Bo mój syn chce zakupić. Chce, żebym ja mu zakupił z mojej krwawicy, z mojej na stronie militarne.pl o takiego kałacha. Ten kałach to jest, proszę was, o. To jest taka repliczka. I to jest na kulki pistolet. Pokaż te kulki. Niech widzowie widzą. Weźcie, weźcie, poradźcie, doradźcie, bo nie chciałbym wyjść na złego tatusia, ale jeżeli moje dziecko będzie strzelało takimi kulkami, no to jest bardzo niewychowawcze chyba, nie? Przesądy. Czy mu zamówić, czy nie? Jak przesądy. No, proszę was o komentarze. Jeżeli mam kupić mu, to łapka w górę, jeżeli mam mu nie kupować, to łapka w dół. Łapkuj się. Dobrze. Wybrałem się na warsztaty rolkowe, które już się zaczęły. Trochę się nie ogarnąłem na czas i teraz pewnie się spóźnię. Ciekawe, czy jeszcze uda mi się cokolwiek liznąć tej nauki. Mój syn nabył drogą kupna te kulki po promocyjnej cenie 10 zł. A na militarne.pl kosztują 20. Ile? 35. 35! Ale zrobił biznes. Ty, to może kup kałacha za 50 od kogoś. Żebym ja nie musiał 160 wydawać. Ty. 189. 189? Co? Tak, właśnie okularki. Jezu, jeszcze okularki. A okularek za dychę nie dasz rady od kogoś kupić? Ale co, ochronny, specjalny. Ochronny, ciekawe. Tak samo jak z kaskiem na rolkach będzie. Przepraszam, że ci niewygodnie. Nie, bo wyglądają bardzo fajnie. Będziesz... Będę się niszczył bardzo komfortowo. Lansował się będziesz, no, tak? Oczywiście. W centrum wioski korek. Zamiast zrobić... Zamiast zrobić rondo... Fak, szybciej, szybciej, no. Dobra, gońmy, no, wyjeżdżamy z tych Niemiec, wreszcie się trochę rozluźniło. Muszę zdążyć chociaż trochę. Może się crazy uda mi nauczyć wreszcie. Skupiam się na drodze. Kurde, jeszcze jedne światła w Niemcach. O, fuck. Dlaczego nas dwa razy złapały światła w Niemcach? Bo nie trzeba... Musiałem baterię podładować, bo mi u mechanika rozładowali baterię w samochodzie. To znaczy sam ją wcześniej rozładowałem. A oni ją później jeszcze dokończyli. I auto nie chciało odpalić, musiałem go ładować przez pół godziny, żeby móc pojechać. Kurczę, stoję na światłach. Jest 18:47. A warsztaty trwają od 47 minut. Nie wiem, czy ja się załapię, czy oni mi jeszcze pozwolą wziąć udział. Za tydzień najwyżej przyjadę, jak się nie załapię dzisiaj. A są za tydzień? Serio? Są. To po co jedziesz dzisiaj? No żeby, bo miałem plan, żeby dzisiaj. Żeby dzisiaj pierwszy odcinek vloga był o rolkach. Taki był plan. No dobra, zobaczymy jak, co z tego będzie. Dawajcie to zielone! Dotarliśmy na miejsce, ale niestety był problem ze znalezieniem miejsca parkingowego. Przyparkowaliśmy jednego Peugeota, bo kurde, nie ma gdzie zaparkować. Dobra, idziemy zobaczyć, czego tu uczą. Widzę jakiegoś instruktora. Cześć! Kto tu te zajęcia prowadzi? O, ja to tam do dzieci. O, tam o? A dla takich starszych też jest? Nie, ale generalnie to ona organizuje, a to sobie starszy wie, że... Cześć, Konrad jestem. Ale on będzie tłumaczyć jakoś tam. Chciał podpytać.
bo właśnie chciałbym się takiego crazy nauczyć. O, to co tam to wykonuje. Tutaj jest. No widzę tylko, robię. Bo to tak. Od razu się z kubeczkami uczyć, nie? Podobno, tak trzeba, nie, słyszałem. Nie, można bez kubeczka, można bez rolek. To się uczy. Jak bez rolek? No właśnie w butach. A, na samych butach? Na samych butach, tak. Od początku lepiej. Tak. O, to się uczy się na butach, a tam O, kurczę. No i teraz to w zwolnionym tempie sobie przećwiczyć. Ale Pedro podnoszę, ale piętno. Tak. Całej rolki nie. Kurczę, i w miejscu ogarnia. O, Jesus. Kiedy ja tak się nauczę? Nie, no chyba nigdy. Może ja powinienem właśnie o tak jak... W miejscu jest trudniej niż przejeżdżać. Przejeżdżać jest łatwiej, nie? No. O kurczę. Na jednym kole. Jakiś towing robi. Kurczę. Nie no, nie wytrzymam. Goście robią normalnie. O Jesus. O, to ty jesteś, kurczę, lepszy niż myślałem, kurczę. Nie no, wiedziałem, że jest dobry, ale nie, że aż tak, na jednym kółeczku. A powiedz mi, tak jak są te kubeczki, nie? To jak to właściwie powinno iść? Najpierw przodem. Dobra, ale... Jeżeli chcesz boku. Mam go objechać którą nogą, o tak, nie? Stajesz bokiem do kierunku jazdy. No. Też. Z której nogi zaczynasz jak ten? To znaczy... Z lewą? O tak, o, no. Z prawą. O. No i właśnie, teraz weź to w kółko. I teraz, ty z prawej zaczynasz. Weź go mi to w rękę. O. I... Dobrze. Tak. Przepnij go. I teraz co? Ale tak. I to samo. Tak, tylko że musisz na szerszy ten. Zabaw bardziej. Właśnie tu. No tak, kupki będziesz strącą na razie wiesz, żeby tam ruszyć. Bo właśnie gość mi mówił, że... Że jak się nie naukę na kubkach, od razu to będzie mi później ciężko się w kubki. Nie. Drogi. Nie. Że trzeba od razu na kubkach. Nie. A to najpierw żebym ten ruch złapał, nie? Bo ja nie mam jeszcze skręcać nogi. Panie skręcać. Prawie. Nie było od razu skręcać. Nie było od razu. To na czym polega skręcanie nóg? Widzisz? A. Mam skręcać nogi. Aha. I tu? To można zrobić w ten sposób. Jeden filmuj. To. No on inaczej to wróci. Ale kurczę ma. Jaką ma kontrolę? Nie wytrzyma. O, a to będzie kamera, ekran. Zajebiście. No dobra, będzie odcinek o rolkach. I zobacz. No. Muszę się nauczyć wyginać śmiało ciało, kurde. Słuchaj, znaczy... Co? Tak robisz potem. Zobacz nogę. Bez przesady. Głowę do duży, a tu to do. To tak w ten sposób. Tu. No. Nie. Równe ciało. Nie do tyłu, nie przechylaj się do tyłu. No. I w ten. Muszę dociągnąć rolki.
Czekaj tylko, że dzisiaj to nieważne, że tam trochę nie tego, nie wychodzi, ale muszę złapać trochę wiedzy od tych fachowców, od gości, którzy naprawdę ogarniają temat, a potem będę szlifował formę już na swoim podwórku. Ale kurde, złapać te ruchy. Oni mówią mi, że ja źle ciało wyginam, źle bio, źle no, musisz tak nogi, tak, tak, że coś nie tak z moimi nogami tutaj się... Patrzcie, patrzcie co Pedro robi. O kurde! A co robi? Stopy... To jego ogarnie. O kurde, jaka kontrola. Ja. Tak się da nauczyć też. Trzeba mi... Na jednej nodze, nie? Co Kasia? Gdzie jest? Na jednej nodze potrafię. Na jednej nodze. Tak nawet ja potrafię. O, tak, blisko było już. Już prawie jesteś w rytm. Ale musisz zacząć stąd, patrz. Robisz tak, potem cofasz stopę i tak robisz. To nie jest trudne aż tak. O, widzisz? Patrz, patrz! Już ci się powoli udaje. Jak na mnie to? Teraz płynność na jak na mnie to całkiem bosko. Dobrze. Jak na siebie teraz to bosko. Płynność ruchu. Dobra. Ogarniamy krejc. Uwaga, teraz będzie super test, czyli... Chyba ktoś... Też lekko, źle. No start. Dobrze. Cofaj dobrze, a... Dobrze rozstawić, tylko ty musisz szerzej nogi rozstawić. Jakby były na czymś stronie. Dobra, to robimy cięcie. Tata. Trochę ćwiczeń. Wiecie? Dobra, robimy cięcie. Tam, a teraz kolejne etapy. Patrz, znowu Pedro. Pedro w akcji. Teraz nauka. Nauka. Crazy. Musimy spadać, bo mamy zaplanowany jeszcze wyjazd na gokarty. I jeszcze chcemy pójść do sklepu zoologicznego. Może jakiegoś szczura kupić. Było bardzo fajnie, jak warunki pozwolą. Przyjadę tu za tydzień celem dalszej nauki, a do tego czasu będę szlifował pod blokiem formę, żeby nie dać, żeby tutaj już na kubeczki wkroczyć. Chociaż jest jeszcze w Lubartowie grupa rolki Lubartów, która... Kurde, znowu mi się to dzieje z samochodem. Znowu tak gówniano jeździe. I ta grupa rolki Lubartów ogarnia też kubeczki gdzieś pod Kauflandem albo pod Mrówką. Także może coś tam skorzystam jeszcze w temacie rolek, zanim za tydzień tu przyjadę. Ale fajnie, fajnie, bo tutaj jest infrastruktura do różnych akcji. Ty no kurde, znowu się pierdzieli coś z tym samochodem. Szukamy chomika. Roborowskiego. Czy ma pan może chomiki Roborowskiego? Nie ma? Kurczę. No to nie kupimy. No dobra, to tyle, jak nie ma to nie, bo właśnie takiego musimy mieć. Dobra, dziękuję. A bywają u pana chomiki Roborowskiego?
No. Bywają, ale w tym momencie nie mam. No, no. No. No dobra, to nic. To dziękuję, do widzenia. No niestety, nie kupiliśmy. Nie ma chomików roborskiego. Ale jak bywają, to kiedyś trafimy, nie? To teraz co, idziemy się coś napić? Możemy. Dobra. Byłby. Chętnym przed takim pośmigą, symulatorkiem. O, Tormonza. Dobra, idziemy pić. Co? Nie, nic. Czekam, aż powie, do którego ja mam siedzieć. A ja do którego? Misio, tylko sekunda gorzej ode mnie. Ty, bez kitu. Tylko sekundę gorzej. Miałem przez tutorial, dlatego. Ale kurczę, jesteś dobry. Patrz, ostatnio ubiegłem. O, rekordy dnia. Pana nie, nie jestem chyba. Jestem. Jesteś ósmy w dniu. Dziękujemy serdecznie. Do widzenia. Bardzo dobrze, synek. Ale tu jedno z największych Ale na początku miałeś problemy, bo żeś miał jakiś tam... Nie, bo mi silnik popsuł się. Tak? Zgasł się? Nie dało się go... Popsuł się. A, tak? Popsuł się. A. Zacząłem jechać i nam gdzieś popsuł. Ale dobrze, dobrze, Michaś. Ja powiem do domu. No wiem. Bo tandem jest mocniejszy, ale jest mniej zwrotny w zakrętach. No, ale ja no, na prostych mi odchodził, a na zakrętach ja go dochodziłem.
to jest masa. Waży więcej, więc w zakrętach jest mniej sprytny, mniej zwinny. Ale za to na prostej odchodzi, on jest generalnie szybszy. W każdym razie zajebiście się bawiliśmy. No. Czekaj. Takie okruchy gumy czuję w oczach, na mordzie. Nie wiem, czy to widać.